Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu: Biologiczne podstawy użytkowania roślin ozdobnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Cykl życiowy roślin dwuletnich trwa dwa sezony wegetacyjne. W pierwszym roku tworzą one rozetę liści, a w następnym pędy i kwiaty. Zalicza się tu typowe rośliny dwuletnie, które w drugim roku uprawy po wydaniu nasion zamierają. Na przykład bratek oraz niektóre gatunki bylin, które w drugim roku uprawy najobficiej kwitną i mają największą wartość dekoracyjną. np. malwa. Uprawę roślin dwuletnich rozpoczyna się od wysiewu nasion od maja do sierpnia. Siewki trzy, liściowe wysadza się na zagony najpóźniej do września lub wiosną następnego roku. Roślina o prawidłowo wyrośniętej rozecie wysadza się na stałe miejsce. Łodyga naparstnicy osiąga wysokość do 150 cm. Zakończona jest kwiatostanem w kształcie jednostronnego grona. Kwiaty są wielkości dużego naparstka, lekko zwisające, wewnątrz nakrapiane purpurowe, różowe, fioletowe lub białe. Bratek ogrodowy osiąga wysokość do 30 cm. Jego kwiaty mają budowę pięciopłatkową w różnych kolorach i odcieniach, często z ciemniejszym przebarwieniem u nasady płatków. Stokrotka osiąga wysokość do 20 cm. Koszyczki kwiatowe osadzone są na pojedynczych wyrastających z rozety łodyżkach, mają barwę od białej do różowo-czerwonej. Miesiącznica osiąga wysokość do 100 cm liście od sercowatych do wydłużonych o grubo karbowanych brzegach, kwiaty drobne, białe lub fioletowo-purpurowe, kwitnie w maju i czerwcu, ozdobę rośliny stanowią okrągłe, srebrzyste przegrody łuszczyn. Niezapominajka jest symbolem pamięci i wierności. Lubi płcień, nie znosi upałów i w pełnym słońcu szybko przekwita. Goździk brodaty osiąga do 40 cm wysokości. Ma sztywną łodygę, kwiaty białe, różowe, fioletowe, zebrane w wierzchotki. Jest odporny na mróz. Mak lubi stanowisko słoneczne. Kwiaty są pachnące, o różnorodnym ubarwieniu: od białego przez pomarańczowy, żółty aż do czerwonego. Odmiany ogrodowe maku są zazwyczaj mieszańcami. Siarkowo żółte kwiaty dziewanny zebrane są w gęste, słabo rozgałęzione kłosy roślina osiąga wysokość do 150 cm. Gajlardia osiąga wysokość od 30 do 50 cm. Rośliny są miękko owłosione, koszyczki duże, żółte, purpurowe lub dwubarwne, wymaga stanowiska słonecznego. Malwa ogrodowa kojarzona z wiejskim ogrodem osiąga wysokość do 2,5 m. Liście jasnozielone, lekko owłosione. Kwiaty krótkoszypułkowe wyrastają pojedynczo lub po dwa w kątach liści i zebrane są w długie, kłosokształtne kwiatostany. Mogą być purpurowe, różowe, białe lub żółte. Stanowisko powinno być słoneczne i osłonięte od wiatru. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.